Witajcie, małe pingwiny. Tutaj w kolejnym odcinku zagrajmy w The Legend of Zelda. Ocarina of Time. Jesteśmy na dalszych poszukiwaniach księżniczki Ruto, po to tutaj przyszliśmy do brzucha wieloryba Jabu, żeby właśnie odnaleźć księżniczkę Zor. Księżniczkę ryboludzi. Odnaleźliśmy ją, ale ona musiała znowu zniknąć. Świetnie, będzie fajna zabawa. Dostaliśmy bumerang też i możemy teraz rozwalać tutaj meduzy i wiele innych przeciwników. I to na hita, więc może być całkiem fajnie. Prawdopodobnie tutaj już skończymy tą zabawę. I tutaj mamy galaretkę. Galareta, rozpierducha. I możemy te galarety powstrzymać w ten sposób. Ale najpierw niech on spada. Te galarety się trzęsą. Słyszałem od jednego youtubera, że nazywa je trzęsącymi się strachliwymi tofu z depresją czy coś takiego. Mianowicie od youtubera i... zapomniałem, jakiś Amerykanin. Ale teraz tutaj mamy taką windę, tylko która jedzie raz w dół i jest jednostronną windą w jedną stronę. Teraz możemy się dostać tu, do miejsca, w którym... do którego się wcześniej dostać nie mogliśmy. I tutaj będzie się krył pewnie... może jeszcze nie boss, ale coś większego. No ale oczywiście nie potrzebujemy Ruto. Musimy coś ciężkiego tutaj postawić, ale jako że Ruto nie mamy, musimy wykombinować, co by tutaj zrobić. Nic łatwiejszego. Po to są te skrzynki, które tutaj zapamiętaliśmy z początku. Czasem mi się wydaje, że tutaj na tych skrzynkach jest znak maski Majory. Ale to tylko mi się wydaje. Byłoby ciekawe, gdyby tak naprawdę była tutaj maska Majory ukryta w grze. Ale niestety nie ma tak. Tylko takie umysłowe halucynacje. A mogą być halucynacje nieumysłowe? No tak. Może i tak. Dużo ich. God hacking them, dokładnie. God hacking! God jest hakerem! No dodajemy. Wii! Zabawnie zbić te kałamarnice, tak. Zabawnie zbić te meduzy, normalnie. W filmie Gdzie jest Nemo by się przydało. Pup! No i jak widzimy, tutaj jest jedna piękna i ostatnia złota skulptura, która wygląda raczej na czerwoną, ale taka nie jest. Tylko możecie być pewni, że taka nie jest. Moglibyśmy się normalnie wspiąć, albo pójdziemy teraz po... bumerang! Jak dobrze jest mieć bumerang! Zniszczyłeś złotego skulpturę i mamy już 4. Zostało nam 26 do zebrania. I za to zabierzemy się w jednym z następnych odcinków. O! Czy tutaj na górze coś jest? Tutaj też niczego nie ma. Czy ja oślepłem całkowicie, czy zapomniałem o czymś? Chyba o czymś zapomniałem. Czekaj. Mamy tutaj drzwi. Te drzwi mogą zostać otwarte, kiedy się coś specjalnego zrobi. Może kiedy się pokona wszystkich przeciwników. Czy gdzieś tutaj jeszcze jest meduza, czy coś takiego? Uj! Nie! Czy jest tutaj gdzieś jeszcze jakiś przeciwnik, który się ukrył? Powiedz no. Hej! To teraz jest trochę głupawe z twojej strony, Gerwant. Że też zapomniałem w tym momencie, co się robi. Myślałem, że te drzwi powinny się normalnie otworzyć. A może to błąd? Coś tam się nie załadowało? Zobaczmy może stąd. Dojdziemy do jakiejś wskazówki. Jedyne, co widzę, to że tutaj jest brudno strasznie. A, patrz no. Przycisk jest, ale... ale musimy użyć tego samego triku, co w Raymanie Trójce. Czyli naokoło. W Raymanie Trójce było dokładnie to samo i wiem, że za dzieciaka byłem na tyle głupi, że... nie potrafiłem tego zrobić. Bo byłem za głupi, żeby przeczytać sobie, co tam na dole jest napisane i... nie wiedziałem, jak wychodzi ten atak w bok. Tak, rzucenie ataku na okrągło. Okej. Chyba najwyższy czas na... bossa już teraz? Przecież dopiero 4 minuty odcinka. O nie. To nie będzie piękne. Oh shit. Bioelektryczny anemon. Bzbzeria. Coś tam na B. Okej. Ja się przygotuję. Może ogień Diny mi się tutaj przyda. Ogień Diny. Już teraz sam tak mówię. Ja nie mogę. Ogień Din. Din. Okej. No świetnie.
unikanie jest dość łatwą rzeczą, którą możemy robić i musimy go najpierw tutaj zwalić na ziemię. Sprowadzić na ziemię, tak jakby musimy. Parę razy rozwalić, pup, dokładnie, aż będzie na ziemi się kołysał. A teraz nie ma już nic do namierzania. Ui, o, prawie by mnie to trafiło. Jeszcze jeden. Jeszcze jedna macka i wtedy padnie. Tylko z tym namierzaniem mogłoby iść czasem łatwiej. Okej. Holy hell. To czasem jest takie nieznośne. Musimy załatwić najpierw wszystkie te meduzy, które są wokół niego. I w tym celu musimy jego unieruchomić, żeby jego malutkie skrzaty też zostały unieruchomione. Ale czasem może to długo potrwać. A my stracimy dużo życia. Bo jesteśmy nieostrożni. Z prawdziwym gamepadem Nintendo 64 to by się nie zdarzyło. Ale oczywiście od razu ma następne. Nie. Ale jak tutaj trafimy, nie powinno być już takich problemów. Jeden. Dwa. Ach. Ja nie mogę, co tutaj się odwala? To może jeszcze długo potrwać ta walka z nasza. Ale już jednego nie ma. Czy tam nawet dwóch. Ma teraz nawet kolce. Mały gnojek. W końcu! God damn! W porządku! Teraz już nie będzie miał żadnej tarczy. Rozwaliliśmy jego tarczę, tak jakby. Teraz musimy tylko czekać, aż będzie na ziemię. No właśnie, jak będzie wchodził na ziemię, jak będzie spadał. Później jest taka faza, że tutaj się właśnie zakopuje, jakby żebyśmy go w brzuch, w jego czułe miejsce już nie mogli trafiać. No i wtedy znowu bumerangiem atakujemy. I znowu ciach, 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 czas prast, rast. I teraz o Ginty. Tak dla jaj. Chciałem zobaczyć, czy to zadziała. Ale nie, jeszcze to nie działa. No. I koniec. Ogień Din by nam się przydał właśnie przy tych meduzach, właśnie przyszło mi do głowy. Że mogliśmy go użyć, żeby te meduzy wszystkie naraz załatwić, ale o tym nie pomyślałem w tamtym momencie. Kolejny boss załatwiony. Nie poszło z nim tak łatwo jak z poprzednimi dwoma, ale i tak jakoś tam poszło. Ma zbiornik serca i kolejne serce. Ile to my już mamy? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Dostaliśmy dziewiąte serce. Ruto, czekasz na mnie? Czy byliśmy umówieni? Siema. Co to za wyraz twarzy? Spóźniłeś się. Co ci zajęło tyle czasu? Jesteś bezużyteczny. Czułam się trochę samotna, ale tylko trochę. Takie typowe. No to leci im znowu z tego brzucha, tylko jak to... Że niby przez górę? O. To musiało boleć. Ale... Jego. He? Łe! Jesteś trochę za blisko. Bo... Skąd się tu wzięła ta woda? Gdzie ja jestem? Nie zbliżaj się tak do... Nie, jesteś za blisko, nie. Ty, fajnie wyglądasz, lepiej niż wcześniej sądziłam. Jakkolwiek, tylko trochę. Cóż, właściwie to mnie uratowałeś, więc cię wynagrodzę. Czego sobie życzysz? Powiedz... No, powiedz sobie, czego życzysz sobie. Jeżeli myślisz, że cię pocałuję, to się mylisz, chcę tego duchowego kamienia. Masz na myśli duchowy kamień wody, czyli szafir Zory, czyż nie? Moja mama mi go dała, mówiąc bym go dała wyłącznie mężczyźnie, za którego wyjdę za mąż. Jeszcze lepiej się za... Bo co tu cię wyprawia? Nie mogę mieć spokojnego życia. Można by to nazwać pierścionkiem zaręcznowym. Ty to wymyśliłaś właśnie, prawda? Dobra, dam ci moją najcenniejszą rzecz, szafir Zory. Myślałem, że masz inną najcenniejszą rzecz. Czyli cnotę. Ale nie wiem, jak to u ryb jest. To jesteśmy teraz zaręczeni, czy jak? Lepiej nie pytać. I tak nigdy tu nie wrócę. Albo jak już wrócę, to nie będę jej unikał.
ale mamy trzeci szafir. Trzeci kamień. I tym razem to szafir. Jej najcenniejsza rzecz? Nie wiesz, o co jej chodziło, ale w końcu zebrałeś wszystkie trzy duchowe kamienie. Jej, wróć do księżniczki Zeldy. Czekaj, ona mówiąc, że jej najcenniejsza... O nie, miałem rację. Jej chodziło o cnotę, dała mi ją teraz. Szajse. Nie mów mojemu ojcu, to... Będę mógł sobie później odebrać. God fucking damn. No to idziemy stąd lepiej szybko. Okej. Ja mam dość. Możemy iść teraz do księżniczki Zeldy, czyli do tej prawdziwej. Jedynej. Żony dla Linka. A tak swoją drogą tutaj gdzieś powinna być teraz też... Wróżka? Wielka wróżka? Tylko gdzie? Wydaje mi się, że była... Tutaj, dokładnie tu, ale potrzebujemy bomby, żeby wysadzić ścianę. Jak dobrze, że mam jeszcze bomby. Pup! Tak, dawno się z tym nie bawiłem. Wow! O, to bolało! Że też cały taki kawałek ściany rozwaliłem. To pewnie była tylko atrapa. Fontanna na wróżki! I tutaj muszę... Ach, po co ja okarynę zabrałem? Przecież muszę tutaj zagrać piosenkę. To jest takie niewdzięczne. Okej, zobaczymy. Nie. Pup. Kołysanka Zeldy. Z automatu zagrałem odpowiednią piosenkę. Wow, udało się. Cześć. Witaj, Geralt. Jestem wielką wróżką magii. Podaruję ci magiczne zaklęcie. Proszę, weź je. Dzięki. Masz wiatr Farore. Wiatr Farore, ogień Din. Co będzie od Nairu w takim razie? Przeniesiesz się do punktu wyjścia. Punkt wyjścia towarzysz... Podobne użycie czaru niszczy ostatnio stworzony punkt wyjścia lub przenosić się do niego. Ja swoją drogą tego nigdy nie używałem, ale dzięki temu można się chyba teleportować. Jakoś tak to było. Ja zawsze wolałem z buta chodzić. W końcu ten świat nie jest taki duży. Pamiętaj, możesz używać wiatru Farore jedynie w podziemiach, które mają ukrytą mapę, dobrze? A nie, na początek podziemi mogę wrócić. Okej, rozumiem teraz. Teraz wiem, jak to działa. Ale i tak tego nigdy nie używałem. Gdy odniesiesz jakieś rany, wtedy przyjdź do mnie. Wtedy... pomogę ci moim specjalnym serwisem. Delicious. Dobra, zaczynamy. Z końcem. Tutoriala. Jeżeli można to w ogóle nazwać tutorialem. Ludzie. Numer 5. Ciachu, ciachu i po strachu. No to mamy teraz już 5 złotych skultur. Zapamiętajmy sobie, że zdobyliśmy 5 złotych skultur w tym odcinku. I w następnym zdobędziemy tylko 5. A później pozostałych 70. W jednym odcinku weźmiemy kiedyś pod koniec gry. Przed pójściem do ostatniego bossa. Bossa. No dobrze. Więc powiedziałbym, jeżeli tylko dowiem się, w którym miejscu jest wyjście, to pójdziemy do wyjścia i pójdziemy po... Pochwała od Zeldy. Bo wykonaliśmy nasze zadanie. Być może teraz... Po co my w ogóle wyszliśmy? Zapomniałem już całkowicie. Chodziło o to, że jeżeli będziemy mieli 3 kamienie, to król nam uwierzy, że Ganondorf jest... ten? Podejrzany, czy jak? Będziemy mogli wtedy mówić? Nie rozumiem. Nie, czekaj, to było jakoś... To była jakaś ta, to. Jakoś ma to nam pomóc, ale jeszcze sobie przypomnijmy. Niby wiem strasznie dużo o Zeldzie i tak dalej, ale są takie rzeczy, które zapominam po prostu. Jak już mówiłem w poprzednim odcinku, mam strasznie zrąbaną pamięć. Czy moja najcenniejsza rzecz pomaga ci w przygodzie? Nie. W ogóle. Widzaj, panie gruba rybo. Co tam u pana, córkę uratowały? Już daj mi spokój. Dostaję dreszczy. Panie Wielka Pała, co tam u pana? Okej, Geralt uratował... Nie, czekaj, to nie ten głos.
Bo okej, Geralt, uratowałeś księżniczkę, co? Naprawdę to odwrócenie. Wiedmolol bul. W każdym razie tak mi się skojarzyło. Let's go to... zawody pływarskie. I hopla! I możemy stąd spadać. Myślę, że to całkiem dobry pomysł. Swoją drogą. Możemy tutaj wypłynąć? Pójść sobie? Do Sowy, a Sowa nas zawiezie do Hyrule. Więc ludziki, powiedziałbym, że tutaj zakończę odcinek. Jeżeli wam się podobało, zajrzyjcie do aktualnych, przyszłych oraz przeszłych projektów. Wtedy macie zawsze coś do roboty, a my się zobaczymy już w Hyrule. Znaczy, zobaczymy się w tym momencie, kiedy my będziemy wlatywali do Hyrule. Powiedzmy tak. To wtedy się z wami przywitam w następnym odcinku i będziemy mieli wtedy nowy odcinek z nowymi wydarzeniami. Można to tak nazwać. Więc, gdzie ta... Sowa była? Tutaj przez moc musiałem przejść. A tutaj też niedługo wrócimy. Tam jest Sowa i właśnie z nią zagadam już sobie prywatnie i zobaczymy się w następnym odcinku tutaj w tym miejscu, tak? Okej. Na razie. Cześć!